Pozdrowienia początku tej mszy świętej przez naszego proboszcza i dziekana. Tak jak wspomniał, dokładnie 360 lat temu, 16 maja 1657 roku, zginął, przyjmując okrutną śmierć męczeńską, w Janowie Poleskim, nasz dzisiejszy patron, patron Warszawy, patron Metropolii Warszawskiej, patron Polski, święty Andrzej Bobola. Kiedy się bierze do ręki i czyta się dzisiaj, po 360 latach, opis tego męczeństwa, istnieje taki, to jeszcze dziś trudno go jest czytać. Tak okrutna to była śmierć i tak okrutne to było męczeństwo, które mu zadali ludzie z nienawiści do wiary katolickiej, którą głosił w tamtej podzielonej na dwa wyznania w Polsce Wschodniej, którą głosił z powodu tego, że odważnie chciał trwać przy Chrystusie. I do końca swojej męki wytrwał w wierze, choć żądano od niego, choć spodziewano się, że zawsze się swojej wiary. Dlatego do niego dzisiaj odnosimy słowa słyszane przed chwilą Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Zwyciężył dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, które tak naprawdę było słowem świadectwa Boga przez jego usta i przez jego życie. Nie umiłował, także do niego odnoszą się te słowa, nie umiłował życia aż do śmierci tu na ziemi. Potrafił je poświęcić i dać w imię prawdy o Bogu, w imię wiary i umiłowania Chrystusa, w którego wierzył. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Radujemy się, że mamy męczennika, z którego męczeńskiej krwi narodziło się tyle dobra. Zaraz po jego śmierci, a potem przez wieki. A zwłaszcza w wieku XX, wieku kanonizacji, wieku wielkiej procesji z Rzymu do Polski i dobra, które się dzieje do dzisiaj, także w tym miejscu, w tej parafii, w tym sanktuarium, w tym miejscu, w którym w Warszawie żyją, działają i apostołują jego uczniowie duchowi, ojcowie jezuici. W całym roku duszpasterskim, który przeżywamy dzisiaj, w roku 2017, ciągle i nieustannie wracamy do słów idźcie i głoście. To są słowa, które są programem roku duszpasterskiego. Przypomniał nam je i wyartykułował papież Franciszek. Ale wiemy, że one są rozwinięciem słów dla Kościoła odwiecznie. Słów, które wypowiedział Pan Jezus, kiedy się żegnał z apostołami na ziemi w dniu wniebowstąpienia. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, czcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest podstawowe, odwieczne zadanie Kościoła, które Kościół podejmuje od samego początku. Podejmowali apostołowie, którzy bardzo prędko opuścili Jerozolimę i poszli na cały świat. Szli od miasta do miasta, od krainy do krainy, nigdzie zbyt długo nie byli, zakładali gminę chrześcijańską, czynili uczniów. Apostołowie ustanawiali uczniów, biskupów, szli dalej, by nie ustać w drodze, ale iść nieść tę radosną nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom. Było to świadectwo słowa, ale było to także świadectwo czynu chrześcijańskiego. I dlatego, moi drodzy, dotykamy tego wymiaru ewangelizacyjnego i tak byśmy chcieli popatrzeć na świętego patrona dnia dzisiejszego, na świętego Andrzeja Bobola. A
apostoł, który jest posłany przez Jezusa, nie wiąże się z jednym miejscem. Nie wije sobie gniazdka, w którym się w pewnym momencie zaczyna czuć dobrze. Apostoł idzie, tak jak szli apostołowie, tak jak szli wszyscy głoszący Ewangelię przez wieki, po to, by tę radość, której sami doświadczyli i w którą uwierzyli, zanieść do wszystkich ludzi. I słowem i świadectwem swojego życia o niej zaświadczyć. Apostoł prawdziwy, który przyjmuje słowa idźcie i głoście, jak dodaje papież Franciszek, idźcie na peryferii, idźcie tam, gdzie ludzie nie znają Chrystusa, idźcie i szukajcie. Apostoł nigdy nie jest tym, który czeka w swoim stabilnym, bezpiecznym miejscu, aż przyjdą. Może zbyt długo nam się wydawało, także w naszej polskiej rzeczywistości, że wystarczy czekać. Wystarczy czekać, oni przyjdą i wtedy będziemy im głosić Ewangelię. Ale apostoł nigdy nie czeka, tylko wychodzi, idzie, szuka. Tak jak dobry pasterz szuka każdej owcy, która zginęła. Ale także idzie do tych owiec, które nie są z tej owczarni, po to, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Można powiedzieć, że ten urodzony w 1591 roku Andrzej Bobola, który jako młody człowiek wstąpił do jezuitów niedługo po śmierci innego ważnego jezuity Piotra Skargi, że ten wyświęcony w 1622 roku i żyjący jako ksiądz 35 lat tylko, chciałbyś powiedzieć, całe swoje życie właśnie w ten sposób potraktował w duchu tych słów: idźcie i głoście, idźcie i nauczajcie, idźcie i szukajcie tych dróg jedności, bo takie było jego kapłańskie życie i tak właśnie zależało mu na tym, żeby Kościół, który go posłał, Kościół, który on swoim posłannictwem apostolskim, kapłaństwem budował, był jeden. Był niepodzielony i tak jak na swój czas, tuż po Unii Brzeskiej, mógł rozumieć i rozumiał tę jedność, tak tę jedność chciał wprowadzać w całym swoim życiu. Przez krótki czas, przez 2 lata tylko był w Nieświeżu, jako młody ksiądz, młody rektor. I z tego krótkiego pobytu młodego księdza jezuity, który ma nieskończone 30 lat, z tego okresu jest zapisany pewien epizod, który warto tu przytoczyć, pewnie czcicielom świętego Andrzeja Boboli bardzo dobrze znany. Razem z księciem Radziwiłłem stał się współtwórcą ślubów, które miał złożyć później, w 1656 roku, król Jan Kazimierz. I od niego pochodzi w tych ślubach ta główna myśl, główna idea, więc to ten udział nie był epizodyczny. Pochodzi ta myśl o tym, żeby król Jan Kazimierz wybrał Marię na królowę Polski. I tak się stało na rok przed jego śmiercią męczeńską w ślubach Jana Kazimierza, które złożył we Lwowie. Później obracał się w swoim trudzie apostolskim, chciałoby się powiedzieć, w takiej konwencjonalnej formie pracy jezuitów wówczas, duszpasterstwo, kaznodziejstwo, spowiedź i kolegia, w których uczono, edukację uprawiano. I wkręcił się między Wilnem, między Płockiem, między Łomżą, znowu powracał do Wilna. I tak upływało jego gorliwe apostolskie życie, w znacznej mierze poświęcone wiernym Kościoła tutaj na Mazowszu i tym, do których szedł, by nieść Chrystusa. Stąd chyba największe uzasadnienie, że uczyniono go dość wcześnie patronem metropolii warszawskiej. A potem przyszedł taki czas, ostatnich 15 lat kapłaństwa, kiedy wziął dosłownie to pójście do ludzi, nie zatrzymywania się w jednym miejscu, poszedł w okolice Pińska i tam dosłownie wędrował. Szukał ludzi dla Chrystusa.
szukał ludzi dla katolickiego kościoła. Powiedzielibyśmy językiem dzisiejszym, obecnych tutaj rektora i kleryków seminarium Redemptoris Mater, był takim wędrownym katechistą, wędrownym misjonarzem, który całe swoje życie, z wyjątkiem tych krótkich okresów, kiedy musiał ratować swoje zdrowie, poświęcił na to, by iść i głosić. Czynił to wtedy, kiedy żył, tak jak my to dzisiaj próbujemy czynić, nie czekając na wiernych, aż przyjdą, także w naszej Warszawie. Czynił to wtedy, kiedy żył i tak w tym momencie, w tym życiu wędrownego katechisty, nauczyciela, kaznodziei, spowiednika, spotkał Chrystusa w swojej męczeńskiej śmierci i w ten sposób stał się dla nas wszystkich świadkiem i wzorem, którego się wpatrujemy przez już prawie 4 wieki i który jest dla nas tym, który nas prowadzi po życiu naszym współczesnym, które ma podobne problemy jak to, które przeżywał on, będąc jezuitą i będąc świadkiem Chrystusa. I to właśnie do niego dzisiaj i do tego, na czym mu bardzo zależało, odnoszą się pozostałe dwa czytania dzisiejszej liturgii. Zarówno Ewangelia z Liczebnika, która jest wielką modlitwą Chrystusa o jedność, jak i czytanie z listu świętego Pawła do Koryntian, który jest wielkim wołaniem, wręcz upominaniem o to, by nie było podziałów gorszących między apostołami. W tej modlitwie o jedność wieczernikowej przecież Chrystus wiedział, co się będzie działo. Pan Jezus modlił się, aby byli jedno i jakby stawiał tę modlitwę jako warunek i jedność jako warunek tego, by świat wierzył. Sprawa, by byli jedno, aby świat wierzył, żeś Ty mnie posłał. Jeżeli tej jedności nie będzie, to uwierzenie dla ludzi będzie trudniejsze. I my doskonale wiemy dzisiaj, nawet wtedy, kiedy obchodzimy uroczystość reformacji, jak mówimy dzisiaj, kiedy wspominamy XII wiek, odejście prawosławia, że to były bolesne momenty w życiu Kościoła. Bardzo bolesne właśnie, zwłaszcza w tej perspektywie modlitwy z Wieczernika, Ojcze. Sprawa, by byli jedno. Tę boleść czuł święty Andrzej Bobola i dlatego chciał robić wszystko w swoim życiu, aby tę jedność budować, tworzyć, aby do tej jedności zdążać. Nie inaczej postępuje święty Paweł, kiedy upomina dzisiaj swoich apostołów, swoich uczniów. Dlaczego mówicie, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Chrystusa, ja Piotra? Czy Chrystus umarł nie za wszystkim? Czy jesteście ochrzczeni w imię Pawła czy Piotra, a nie w imię Chrystusa? Gdzie jest ten podstawowy wymiar jedności? Jeżeli byśmy dziś patrzyli na ten fragment przeczytany, który jest przecież fragmentem dla nas skierowanym, do nas mówi Chrystus, do nas mówi Pan Bóg w tym czytaniu z listu do Koryntian. W kategoriach naszego mówienia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że przecież zarówno Jezus, który mówił w Wieczerniku, ani święty Paweł nie mieli na myśli takiej jedności, która jest takim zrównaniem się we wszystkich i jednakowym myśleniem podporządkowanym. Mieli na myśli dobro wspólnoty, w której ludzie widzą wspólny cel, choć są różni, choć się różnią między sobą. Tak było między Piotrem i Pawłem. Nikt nie chciał ich, ani Pan Jezus, ani oni sami zrównać z sobą, żeby byli jednakowi, tak jak się czasem próbuje ludzi do siebie upodabniać. Oni byli osobowościami, każdy miał swoją osobowość, swoje poglądy, ale w sprawach Kościoła siadali, rozmawiali, zwoływali Sobór Jerozolimski już w 50 roku po Chrystusie i potrafili nie wyjść z tego Soboru, dopóki nie uzgodnili głównych wątków jedności. I to jest wielka nauka dla nas, także dla nas żyjących dzisiaj, żyjących tu i teraz. Nieraz się ludzie pytają, co robi Kościół?
co będzie robił Kościół, jeśli chodzi o wezwanie, czasem upomnienie, to mocne upomnienie do jedności, tak jak to czynił święty Paweł w stosunku do swoich uczniów, w stosunku do swoich współbraci, upominając się mocno o jedność we wspólnocie Kościoła. Bo to dotyczy i wspólnoty Kościoła, i to dotyczy także wspólnoty państwa, wspólnoty ojczyzny, wspólnoty rodziny, wspólnoty sąsiadów. Nie chodzi o to, żeby doszli do jakiejś takiej, mówiąc nieładnie, urawniłówki myślenia. Chodzi o to, żeby w sprawach zasadniczych potrafić patrzeć w tym samym kierunku i swoje bogactwo osoby i osobowości wnosić w budowanie wspólnoty w imię tej podstawowej jedności. Takie znaczenie ma, bracia i siostry, wydane ostatnio orędzie biskupów polskich na temat patriotyzmu, miłości ojczyzny i sposobu jej tworzenia, budowania w imię wartości, którym wszyscy chcemy służyć, przynajmniej nam się wydaje, że chcemy służyć, a na pewno powinniśmy służyć. To jest taki współczesny nawzór tego, co czynili apostołowie, przypominanie niczego nowego, przypominanie tego, co zawsze było podstawowe w Ewangelii. To, co 100 lat temu przypomniała Matka Najświętsza w objawieniu Fatimskim. Powróćcie do pierwotnej miłości i powróćcie do przykazań. A wtedy świat będzie inny. Życie będzie inne, rodziny będą inne. I w tym znaczeniu, bracia i siostry, możemy powiedzieć, że święty Andrzej Popola jest patronem trudnej nawet jedności. I do niego przychodzimy z tymi wszystkimi sprawami, które nas czasem bolą, czasem nas denerwują, czasem jesteśmy zniesmaczeni. Do niego przychodzimy i przez niego do Boga, który pragnie obdarzyć nas darem i łaską jedności, przychodzimy, abyśmy ją potrafili w naszym życiu budować. I na koniec, tak jak zawsze podkreślam, w waszym sanktuarium, w waszej parafii, chciałbym, żebyśmy Bogu dziękowali. I za patrona dzisiejszego, przez wstawiennictwo patrona, dziękowali za wszystko, kim jesteście w tej parafii, w tym sanktuarium, w tym kolegium jezuickim. Bardzo się cieszę i zawsze to wyrażam, że wy jesteście jako parafianie, jako pielgrzymi ważni dla tej parafii i ważni dla tego jezuickiego kolegium, tego miejsca szczególnego. Ale pamiętajcie też i bądźcie wdzięczni, że oni, bracia, ojcowie jezuici, są ważni dla waszej wspólnoty parafialnej. Dają wam wiele takich propozycji przez uczelnię tutaj istniejącą, przez wiele innych rzeczy, które się tu dzieją na poziomie kolegium jezuickiego. Dają wam takie propozycje, którymi się nie może poszczepić niejedna parafia warszawska. A więc bądźcie wdzięczni i także tę wdzięczność wyrażajcie dzisiejszemu patronowi przez wstawiennictwo, którego Boga prosimy o dar jedności w naszej ojczyźnie, o dar jedności w Kościele, o dar jedności w naszych rodzinach, ale także o ten dar jedności, który sprawia, że będziemy w stosunku do ludzi potrzebujących naszej pomocy, naszej miłości, naszego braterstwa, zespoleni i myślący podobnie, by się nie pozwolić zamknąć w sobie, ale by iść, głosić Ewangelię, a świadectwem swojego życia potwierdzać jej prawdę o miłości. Wyznajmy naszą miłość.